Witam, witam ponownie w dodatku z Wasem z Far Cry'a 6. Mamy tutaj, proszę Państwa, na start kraby w grach, więc łapa musi być. I zobaczcie, kogo tutaj znalazłem. Kogo tutaj znalazłem? To jest dobre. On jest po prostu tak losowo, ja tutaj nie zginąłem, więc to jest tak losowo w grze tutaj rozstawione. Natomiast na początek idziemy tutaj na fabułkę, zobaczyć, co tu się dzieje w tym wariactwie. Później będą te trzy próby. I na koniec oczywiście te trzy ostrza do zdobycia już do skończenia całej gry, także zobaczymy, zobaczymy na razie. Tutaj jest doktorek, jest doktorek. Tak, on miał mocny towar. Tam w sumie na początku już u niego byliśmy, nie? Coś mi świta, coś mi świta. What? Grzybki. No to ładnie. Grzybki, grzybki. Co tu jest w tym? A, zobaczcie, w telewizorku. Dobra, muszę się dostać. Te rekiny też są dobre. Muszę się dostać do środka. Of course it always does, doesn't it? Albo pod wodą coś? Zobaczmy pod wodą, ale... Kurde, to jest odwrócone w ogóle! I patrzcie, w wodzie to jest. I to tu bym wszedł? Od drugiej strony również. A zobaczymy, zobaczymy. Może tu gdzieś płynę sobie. Kurde, tylko muszę uważać, bo... Za dużo nie miałem tlenu. Tu też zamknięte. Nie no, będzie trzeba... Będzie trzeba gdzieś tam podpłynąć. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Oj! Może tu? Też zamknięte. Teraz to rozkminimy. Próbujemy jeszcze raz. Ej, tu jest jakieś okienko, nie? Dobra, dawaj, dawaj. Tu jest jakieś okienko. Odblokuj. Dobra, dawaj do góry. Ja nie mam tak dużo tego tlenu. Ja bym nie chciał tutaj zginąć, proszę Państwa. Nie teraz. Zamknięte od drugiej. Kurde, to chyba nie o... Jeszcze nie o to chodzi. Tu mamy kolejne. Ale to jest tak zwariowane, że szok. Oj, teraz chyba... Teraz chyba odblokowałem, co? Te prawdziwe. Ja się boję, że tu się, kurde... Was utopi. Dobra, dobra. Bo nie mam jakiegoś perka na dłuższe pływanie. Oj, teraz mi tutaj... Drzwi się odblokowały wreszcie. Narkotyki. Tak. Nice. Yes. Yes, bring them to me. Would you? Dobra, tu jeszcze mamy jakąś czytankę. Drogi pamiętniku. Beautiful, beautiful. The grammar not so good, but. A, czyli ja te odblokowałem. Dobra, te sobie odblokowałem. To tu mogłem już wejść. No mam drugie. Thank God. I fucking finally. Gdzie są trzecie? Niby niżej, niby wyżej, niby gdzieś tu. Kurde, wiecie co? Tak szukam, szukam. I chyba będzie tutaj. A tak, tutaj jest. Dobra. Powiem wam, że najtrudniejszy na razie questik to jest ten. Zdecydowanie najtrudniejszy questik. To jest kiedy nie strzelamy po prostu, tylko musimy coś znaleźć. Dobra, tutaj możesz oddać, pyk. Oh, Earnhardt, you crazy old bag.
Co się dzieje? Oh, Jesus Christ. Have you ever heard of the 12-step program? It's a really good program I hear, you know? But the drugs, the drugs remind you of your sister, don't they, huh? Pathetic. You wanna set the whole world on fire, huh, big boy? You can get off me, man! Because you can't help yourself. You know some people take this stuff to escape their problems, you take it to run headlong towards it. Okay? Hey, I want you to say, you love me. No, say I love me. Oh, fuck you. Fuck me, motherfucker. You're never gonna learn, you piece of shit. Okej, okay. To by było na tyle. Ćpun was. Dobra, proszę państwa. Punkt równowagi. No ten był dużo krótszy, jeśli chodzi o fabułkę. Dostałem pieniądze i to mamy zaliczone, więc idziemy na tą próbę, nie? Idziemy na tą próbę, proszę państwa. I później, jak uda nam się te wszystkie trzy próby, zobaczymy, co tam dostaniemy, ale dostaniemy chyba jakiegoś perka fajnego, nie? Albo jakiś super ekstra, który jeszcze nie znamy. Zobaczymy, czy jesteśmy godni. Lecimy. Trzy kawki, pięć perków, tutaj jakieś bronie, kałacha mamy. Dawaj na ring. Dawaj na ring, nie? Jak nie teraz, to kiedy? Myślę, że jesteśmy nawet gotowi na taką końcówkę, bo w sumie mamy wszystkie bronie, tylko jeszcze sobie nie ulepszałem. Ale jak będę miał możliwość, to sobie ulepszymy, nie? Lecimy. Królicza Nora. Okej. Czyli teraz mamy pioruny jaśniste, ogniste, tak? Dobra, pioruny. Pieruny jaśniste. Tam był ogień. Ale my teraz dajemy radę. Jesteśmy mocni jak tytan. Tak. Dobra, żeby nie było jakichś takich... Głapo za dużo i będzie spoko. Oni nie są tacy mocni, nie? Ale walcz o przetrwanie. A, tu jesteś. To ja nie wiem, czy ja mam wszystkich jakoś tutaj wyeliminować, czy co? Bo oni się nie kończą, nie? Wtedy. Wtedy jak grałem, to naprawdę długo. Ja mam coś tutaj podnieść. Zrobić, wejść na środek. Nie wiem, Brad Gensa? Chyba Brad Gensa jednak trzeba, nie? Zobaczymy, co z tym Brad Gensem, ale będę próbował. Taniec na głowie, jakby ktoś nie wiedział. Dobra, cztery strzykawki. Ladujcie się, ladujcie. Nie? Ło kurde! Ale tutaj ładnie wywalił. Cały czas ta Citra. O, zbuffowanych wzięła. Ci już są kurde zbuffowani. Dobra, mamy nożyk. Kurde, pod lufę, serio? Ależ ładnie. Kurde, najda prosto we mnie? Tak nie można. Muszę uważać jeszcze na te pioruny jaśniste. Bo one zaraz całą planszę tutaj oplotą. Może być rip. A, easy. To wcale nie jest takie trudne. My jesteśmy godni. What? Chodzimy? Białość widzę. Białość widzę, proszę państwa.
Dajcie, jakie fajne perki. Oj. Coś tu jest. Dobra, tu będzie jakiś super. Ukończono. Ciągle na nogach. Ta moc uratuje cię od śmierci, odnawiając twoje zdrowie, jeśli spadnie ono do zera. Nie, gdzie tam? Ja to podłączę. I mamy żyćko dodatkowe. Łe, to easy. To już nie zginiemy. Ależ mega. Czyli tak. Tutaj może być kolejne żyćko. Dobra, jesteśmy na miejscu. Tutaj jest coś takiego zielonego, jakaś trucizna chyba. Dobra, od razu wbijam i piję. Od razu piję. Let's go. Ale on się dobrze bawi. On się naprawdę dobrze bawi. Weźmiemy to może. Dobra, jest taka trucizna. Trucizna i później ogień. Ogień z żopy. Ej, ale bardzo mi się podoba, że mamy tutaj dodatkowe żyćko. To już jest coś. To już jest naprawdę coś. Pięknie. Kurde, wiecie co? Jednak kała. Jest dobry. Kurde, jak tamten. Ej, a co to jest? Co to są za szczurki? A, dostajemy jakąś... Ej, serio? Dostajemy jakąś moc dodatkową. 2000, wiecie co? Może będzie już na kolejny slocik, ale nie jestem pewien. Ale chyba tak. Więc teraz jakbym zdobył żyćko, to będę mógł umieścić w nowym. Troszkę sobie lekceważę, bo to żyćko mnie naprawdę podbudowało, że już nie zginę w tej grze nigdy. No nie powinniśmy, jak będziemy dobrze szastać tutaj mocami, to będzie git. Dobra, raz ulecz. Co tu jest? No właśnie, ten mi się nie podobał. Szedł tutaj w pięciu i zatańczył. A ktoś tam jeszcze otupuje, a tutaj. No jeszcze poczekamy z tym leczeniem. O właśnie. To już jest easy. Jeszcze wezmę sobie wszystko, co tu mieli. Ej, ale... Czy to jest jak z DS-a? Patrzcie to. Ale fajne, sokole oko. Podłącz zasilanie. Okej, okay, odblokuj miejsce, mamy kasę. Znacznie większej ilości pieniędzy. Co tu? Ależ super. Ależ super, czyli teraz więcej kasy dostajemy. Dobra, możemy się wyleczyć. I teraz jak dostanę żyćko, nie? To już w ogóle. To już w ogóle będzie git. Ale rewelacja. Naprawdę rewelacja, jesteśmy teraz nie do zdarcia. Spokojnie możemy iść na fabułę dalej. Czyli jeszcze teraz na ogniste, nie? Teraz na ogniste. Dobra, pięknie. No myślę, że nic od kałaszka. O, jest! Podłącz zasilanie. Tylko teraz, szczerze mówiąc, pogodne usposobienie... To wymieniamy. Dobra, dwa żyćka są. Więcej kasy będę zarabiał. I szybciej będę mógł sobie odblokować kolejny slocik, nie? Dobra, czyli widzimy się tutaj. Dobra, proszę państwa. Wracamy do początku, pamiętacie?
tutaj byłem na samym początku. A teraz będziemy tym kończyć. Teraz będziemy dosłownie tym kończyć, nie? Ale jaja. Dobra, od razu będę... Od razu będę tutaj pił i tyle. Let's go. Od razu pić, kopić. No tu się wyleczę. Trzykawka może być tutaj nawet. O, i jest. Pięknie. I tutaj przyszedłem w pierwszym odcinku na start, nie? Nie wierzę po prostu, że ja to zrobiłem. Ale no, gra nam nic nie mówiła, no. Cztery gwiazdki, co to jest? Jak w GTA. Co to są cztery gwiazdki w GTA, nie? To nawet wojsko jeszcze nie jedzie. Co tu mnie tak klepie? Dobra, pięknie. Zobaczymy to później. Później sobie pozbieram. Ej, ale fajne są te goldy. Naprawdę fajne są te goldy. Oj, uwaga. Co to, ty jesteś Kylo Ren? Że będziesz kończyć to, co on zaczął? Powiem wam, że jesteśmy naprawdę mocni, ale... Spoko, loko, nie można lekceważyć potęgi ciemnej strony. Ciekawa. Przeładowanko, strzykawka, wszystko gra. Dobra, ja im tam rzucę coś. Dlaczego ty się tak mścisz na mnie? Co ci zrobiłem takiego? Nic nie pamiętam. Dobra, zaraz leczonko wleci. Dobra, ilu tam ich jeszcze? A powiem wam, że jednak ten ognisty... Dobra, ten ognisty najgorszy i tak. Ugaś ogień. Dobra, jeszcze się ulecz. No tak, ten ognisty etap jest najtrudniejszy. Dalej, wychyl. Pyk, pyk, to jest ostatni. To jest ostatni. Git. Dobra, co my tu mamy? Zwiększenie odporności. I git. Kurde, mamy prawie wszystkie. No nie myślałem, że do tego dojdzie. Że będę miał tyle. Ten jeszcze tutaj. Co proponujesz? Tego nie. Kurde, ale mamy hajsu. Jak lodu. Zaraz jeszcze coś tam sobie zmienię, będzie git. Ale to zarabianie jest całkiem, całkiem. No to zarabianie jednak... Taki perk by mi się przydał od razu. No ale na razie inwestowałem tutaj... W żyćko, nie? Na razie w żyćko inwestowałem. I to była dobra inwestycja.
A teraz co? Mam 4 życia nagle? Ej, serio? Podłącz zasilanie. Zwiększenie obrony w walce wręcz. Co ty? Po co mi to? Ej, serio, mam... Mam 4 życia, nie? Jestem nieśmiertelny. Dobra, jesteśmy nieśmiertelni. Czyli co, jak tutaj już jesteśmy w tym miejscu, to idziemy na ten wulkan. Idziemy na wulkan. To się będziemy ociągać, czyli tutaj nadchodzi noc. Ale jaja. Bardzo teraz dobrze nam idzie, bo już mamy praktycznie wszystko, nie? Jeszcze jeden tutaj perk to kwestia. Kwestia tutaj pewnie tego wulkanu i już będzie. No 26 mam za takiego mośka zwykłego. No i teraz mi się naprawdę już mega podoba ta giera. Teraz jest naprawdę gituwa. 1600. Ale zobaczcie. 3 żyćka dodatkowe i jeszcze będzie jedno moje, nie? No, sporo ułatwień, czyli to nie jest aż takie trudne, tylko trzeba robić po kolei. Pamiętajcie, jak będziecie grali, to róbcie sobie po kolei i nie ma problemu. Teraz wchodzimy na pierwszy kawałek srebrnego smoka. O, tu bym sobie mógł przeładować już. Wait a minute, is that the World War II ship that was on my beach? What is it doing here? Przeszukaj meduzę. Jest grubo. Jest grubo, wam powiem. Kurwa. Dobra, chyba tam górą wejdziemy, nie? Czy tutaj? Albo tu. Są w sumie dwie ścieżki. Niech będzie ta. A teraz mogą już nie być przelewki. Wyzwanka były łatwe, ale teraz przyszła pora na grube rzeczy. Przeszukaj meduzę. Oj. Dobra, mamy zwykłych ziomeczków. Wychylił niestety. Kurde. Serio, radia mam wyłączyć? Jason, you're fucking dead, man. Again. Tam to zaraz wybuchnie. Co oni? Skąd oni? Tu jakaś snajpa w ogóle jest. Dobra, jest ciekawie. Dobra, jest kolejne radijko. O, pierdykam, co tam się wyprawia? Dobra, muszę rozwalić to oko cyklonu. Ole heca. Dobra, może tu będzie strzykawa, co? Jest. Warto się uleczyć przed takim czymś. Gdzie teraz jest kolejne radio? Kurde, Jason. Oczywiście, że Jason. Dobra, idę na górę, może tu. Ale jaja. Trzecie. Dobra, gdzieś tutaj mnie prowadzi. Come here,
Kurde, kolejny Jason. Nie wierzę. Dobra, tu jest. Dobra, ściągnięty. Chyba jeszcze na górę, co? Pierdyka. Dasz radę na górę? Chyba nie. To wygląda źle wszystko. Dobra, jesteśmy na górze. Coś słyszę. Kurde, gdzie jest to radio ostatnie? Chyba nie tam, co? Kurde, Jason! Kurde, kto tam lutuje? Kurde, szczerze mówiąc, nie wiem. Ale ten jest mocny. No, robi się niewesoło. Tam jest jakiś snajper. Dobra, schodzimy. Gdzie tu jest to ostatnie radio? No, nie mam kurde pojęcia. Dobra, ten poszedł. Jeszcze tu mamy jednego. Zaraz to wyczyścimy. Zaraz to wyczyścimy, będzie git. Ale powiem wam, że trochę mam stracha tutaj. Trochę mam stracha, bo nie wiem, gdzie jest to radio, nie? Nothing better than stopping the action and curling up. Jestem. A chunk of words. Powiem wam, że było ukryte. Było ukryte tutaj. Zabij Jasona znowu? I mean, what the fuck have I been doing, huh? And now for the main attraction. Hey fucker, what's up, Jason? Come here. Dobra, ja go na daleko ściągnę. Ja pierdykam, jeszcze są Jasony kolejne. I zwykłe ludziki. Pyk, pyk. Chodź tu, majster. Dobra, jest git. Leczymy, leczymy. Kurde, ale dostałem, mocno. Jest easy, jest easy. Realizacja. I co teraz? Good boy. You've done what I want. Go. Claim your prize.
Gdzieś tutaj musi być kawałek tego ostrza. Dobra, jest. Oni robią takie zagadki, nie? Czy ja mam wszystkiego szukać teraz? Ale dobra, mamy to. Pierwszy kawałek. Petarda. Powiem wam, że petarda. Chyba polecimy już do końca, nie? Kurde, wiecie co? Mam tutaj chrapkę, żeby to zrobić już do końca, bo mamy jeszcze dwa kawałki. Chociaż będą trudne, ale... Copycat motherfuckers! Ej, ale tu jest Joseph! Kurde, tu jest z piątki ten, Józef. Wake up! Shoot me! I wanna see if I can dodge the bullet. Wake up! Please! Naśladowcy. Dobra, ładnie. Ukończono pamięć. Rozgrywka radiowa. Podstawa ostrza srebrnego smoka. Pięknie. Good fucking times. Uważaj, jeśli zginiesz, stracisz wszystkie zgromadzone kawałki. Dobra, to wiecie co? Jednak już troszkę długi odcinek jest. I tylko zostały nam dwa, więc zrobimy sobie w ostatnim odcinku już takim finałowym. Tutaj te dwie części i zobaczymy, co będzie dalej, bo może jeszcze jakiś finał, nie? No to cóż, wielkie dzięki za oglądanie. Łapa w górę, kto czeka na finał tej historii. No i do następnego. Hej, hej, hej. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Przypominam o łapce w górze i subskrypcji kanału. Obok wyświetla się nowy film i cała seria odcinków. Natomiast jeśli podoba wam się moja twórczość, możecie wesprzeć kanał na Patronite i na YouTubie klikając przycisk wesprzyj na ekranie lub poniżej. Wielkie dzięki i do zobaczenia.